Siemano! Witamy w kolejnym materiale na kanale Kaimki TV i dzisiaj trzeci już odcinek z gry Odmar. Ale zanim zaczniemy, koniecznie zostaw subika i łapkę w górę. Okej, okay, tutaj... Aha, pokazuje nam, żeby skakać do góry. Mieczem, mieczem. Jezus. No i dobrze. Ostatnia szansa to była. Wziąłeś tą tarczę i tak naprawdę za chwileczkę cię Jerzyk, no, chciał rozwalić niestety. O, widzisz, mamy dwa serduszka, dobrze. Wow! Uhu, ale poszedłem. Pięknie, tam pszczółki jakieś. Tam na dole coś było, zobacz, jakiś dzwon. A, właśnie, bo tutaj chyba będzie można coś kupić. Albo i nie, bo faktycznie mamy jeszcze za mało tych trójkącików, które trzeba zbierać. A będziemy zbierać na tarczę 460. No dobra. Później sobie może wrócimy do tej planszy. Wiesz co, to w, na pewno w kolejnej planszy myślę, że jeszcze będzie. Czekaj, czekaj! Co się stało? Bo może będziemy mieć więcej serduszek, co ja... No może tak, zobaczymy. Może dzięki lepszej tarczy będzie więcej serc. No, ale gramy dalej. Lecimy do góry. Cyk. I checkpointik. Co to? Pięknie, to trzeba uważać, widzisz? Szybko, szybko, szybko. I do góry. Wow, ale się uratowałem. Dałeś radę. Zobacz, kolejny checkpoint. Symulator z poprzedniego odcinka! No, lecimy dalej. Okej, najpierw idziemy tu. Aha, no, tego gościa już kojarzymy. Okej, czyli level bonus. Tutaj biegniemy do góry. Szybciutko, szybciutko. Okej, udało się. Tam, tarym, tarym, tarym. Trochę jak w Mario, co? Zobacz, tutaj jeszcze uda mi się, czy nie uda? Uda! I liną do góry. Ta lina wyglądała, jakby miała się zaraz wywalić. Uff, było blisko. Jedno serduszko. O, ja cię. I koniec planszy, super. Znaczy tej bonusowej oczywiście. Trzymaj. O! To było trudne. No, to nie było takie proste, jakby się mogło wydawać, ale na szczęście udało się. Dobra, lecimy w dół. Ej! Uwaga, jesz. Ale go tak dziabnąłem. Ciekawe, czy to można pokonać. Ale nie można. Do góry, do góry, do góry. Dobra, i szybko biegniemy dalej. Okej. Co tutaj trzeba? Okej, trzeba się odbić. I w ten właśnie sposób, tak? Jeszcze jakoś tutaj musisz przejść. I w lewo, tak. Wow! Ale to zrobiłem kozacko. O, jakiś nowy mechanizm w grze. Pchaj to, pchaj to, pchaj to. Co tutaj? Tutaj idziemy po tarczę, chociaż widzisz, chyba jej nie weźmiemy, bo mamy już, ale są też pszczółki. Atakujemy. Pięknie. Dobrze. Hop, a masz. Pum, ale je robię. Zobacz, tam jest jakaś piła, więc trzeba będzie pomalutku zjeżdżać tą prawą stroną. Woohoo! Dobra. I lewa, lewa. I lewą. I pewnie zaraz prawa? Dokładnie. I owieczki. Symulator z poprzedniego odcinka. Uwaga, uwaga. Tu tarczę możemy wziąć. Wow. Wow. Co ja mówię? Wow. Wow. I jeszcze co? Trzeba będzie uważać na tą piłę teraz. Pięknie. Co to jest? Czyżby to był boss? Nie, chyba nie. Uwaga. Pum, pum. Pociąg.
Ja go zrobiłam. Tego jeszcze nie zrobiłem. O, i pięknie. Tylko chyba za wolno. O, i teraz do góry. Nie. To tak się nie bawimy. No, ale jest checkpointik, jeszcze czy tam coś u góry jest. Może jest tajemnicza komnata? Chyba tak. Ej, to był tron. Lecimy na dół? Ej, jak zejdziemy? No, sam jestem ciekaw. O, pięknie. Nie wiem, jak my to zrobiliśmy, ale jakoś zrobiliśmy. Tu chyba jest tajemnicza komnata. Nie. Dobra, lecimy do góry jak najszybciej. Hoppa! Speedrun! No, na speedrunie. A tam jeszcze coś... Ciekawe, czy u góry? Ale nie, dobra, to lecimy w prawo. Dobrze leciałeś. I uwaga, bo tu będzie piła. Ale zrobiłem. Ale uważałeś. Dobrze. I do góry. Buri pa pa pa. Uwaga. Uwaga, kolejny. Dobra, tu pomalutku. Pewnie piły będą. Oczywiście, że tak. No dobra, najważniejsze, że w tej grze mamy checkpointiki. Okej, lecimy. Uwaga, uwaga, nie, tu pomalutku. I musisz poczekać, wiesz? Jest. A co one tak długo? Może musisz A, widzisz, bo tam jest przycisk. Musisz się pomalutku na niego opuszczać. O, widzisz? O. Oj. Tata, może ty spróbujesz, bo to jest ciężkie. Jeszcze jedna próba. No, chodź tu, chodź. Ale to zrobił! Okej. Pięknie. Nawet to nam wyszło. No i co? A, widzisz, tu jeszcze mamy przycisk. Uff, jakimś cudem się udało. Co to jest? Nie wiem. Na pewno... O, i mamy koniec planszy. No, ta plansza nie była już taka prosta. Mimo, że krótka, to na pewno kilka było takich momentów, gdzie trzeba było troszeczkę dłużej się tutaj zastanowić. Najważniejsze, że się udało. Słuchajcie, teraz będziemy robili takie krótsze odcinki, także na dzisiaj to będzie wszystko. Kolejny, piąty poziomik zrobimy już w odcinku kolejnym. Także zachęcamy Was do subskrybowania kanału i oczywiście, jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Tymczasem żegnają się z Wami Łukasz i Kornel z kanału Kaimki TV. Trzymajcie się, cześć! Pa!